Chocim, niedziela 12 września, ważne wiadomości dyplomatyczne. Pisze nam Potocki Wacław, że tego dnia, ledwo z konia Chodkiewicz, nie spawszy noc całą zsiędzie, ledwie ze grzbieta zbroję zdejmie trwało, aż on Greczyn Weweli z radułowym listem prowadzi się z obozu tureckiego, a z tym, że chciał właśnie dyplomatyczne rozmowy rozpocząć. Ów mołdawski wojewoda, bo... Jak pisze Franciszek Małkot. Już się poganom stęskniło na tej uczcie, czyli na bitwie, być niemiło. Multańskiemu wojewodzie środkiem każą być ku zgodzie. Ten przez list Chodkiewiczowi by dał pokój bitwie mowi. A tureckie czcił rycerze, prosząc pierwej o przymierze. Pisząc w ten sposób, myślimy o tym, że pierwej mieli Polacy prosić o pokój, bo Turkom nie zdawało się słusznym, żeby sami pierwsi prosili, ale to, że ich hołdownik przyszedł do Polaków z propozycją, żeby oni napisali do Turków, to był wielki znak chęci dyplomatycznej po drugiej stronie. Otóż donosi nam teraz pan Jakub Sobieski, że ów wojewoda multański Weweli namawiał jego mości pana Hetmana do pokoju i radził, żeby do Usejnbaszy Wezyra, człowieka, czyli tego wezyra, jakiego rozsądnego posłali, który by o kondycjach, czyli warunkach pokoju traktował. Krótko mówiąc, żeby to był, tutaj teraz z kolei pisze Wacław Potocki, człowiek roztropny, który by do szczęśliwej zgody pierwszy łamał z wezyrem Huseimem lody. No. Trzeba przekonać wezyra do tego, żeby sam się przekonał do tego, co sam proponuje, ale nie chcę tego powiedzieć, no jak to bywa na wschodzie. Tyle serwisu codziennego wojennego na dziś. Do jutra.